Czy on mnie kocha? Witam serdecznie, kochani Państwo, na czytaniu dzisiaj dwie grupy do wyboru. Czy on mnie kocha? Taka tematyka naszego czytania. I kochani, chciałam powiedzieć, że witam Was oczywiście najgoręcej. Zapraszam do oglądania moich filmików codziennie. Dlatego zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy lub nowa na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by nie przegapić żadnych wróżb tutaj kolektywnych na moim kanale. Codziennie są premierki na różne tematy. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. Oczywiście komentujcie, lajkujcie z paluszkiem w górę moje filmiki, by kanał się rozwijał, byście pokazali mi swoją aktywność, byśmy się wymieniali naszą energią. Także kochani Państwo, zapraszam oczywiście do wszelkiej aktywności również Was. Co chciałam powiedzieć jeszcze, że również robię wróżby indywidualne, więc zapraszam Was serdecznie do wróżb indywidualnych na moim kanale. Znajdziecie e-mail do mnie, mój adres e-mailowy umieszczam w filmiku, pod filmikiem w komentarzach, więc napiszcie. Później wyślecie mi oczywiście Wasze zdjęcia, Wasze daty urodzenia, pytania. Ja Wam wyślę warunki takich wróżb i będziemy, kochani, wróżyć indywidualnie na Wasze konkretne pytania i na Was, na Wasze problemy. Zapraszam. Teraz, kochani, wróżba, czy on mnie kocha. Pomyślcie sobie o swojej osobie ukochanej i zobaczymy tutaj, mamy dwie talie do wyboru dzisiaj. Pierwsza grupa to jest Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu. I druga grupa to jest Lenormand taki niemiecki, Angeliny Schulze. Mistyczne karty Lenormanda. Także wybierzcie sobie talię, która Wam się podoba. Lub oglądnijcie dwie grupy oczywiście i zaczynamy od pierwszej talii. Czyli Lenormand w starym stylu. Czy on mnie kocha? Gwiazdę, lilię, szczury, koniczyna, bocian, lis i serce. Tutaj w przełożeniu już mamy serce, czyli miłość. Temat miłość oczywiście jest tutaj widoczny, ale zobaczmy teraz w kontekście. Gwiazda, czyli ma nadzieję na szczęście, na harmonię, balans, seksualność dobrą. Ale ma również lęki przed tym. Lęki, boi się tutaj strat, boi się może zaangażowania, boi się być może, że wejdzie emocjonalnie tutaj w tą relację poprzez dobry seks, poprzez marzenia. Boi się tutaj tej relacji, ponieważ są widoczne jakieś rzeczywiście lęki. Chce szczęścia, chce, by się wszystkie sprawy dobrze tutaj w tej relacji rozwinęły, ale to szczęście, uwaga, by to nie było szczęście krótkotrwałe, tylko na dłużej, ponieważ jest tutaj też lis, czyli troszkę jakieś fałszywe zagrywki, wykorzystanie może, fałszywe tutaj zamiary, fałszywa miłość. Być może egoistyczny, być może sprytny, wyrafinowany, który umie tutaj sobie w pewien sposób zagrywać. Także uwaga na fałszywą miłość, ewentualnie na jakieś obietnice, obiecanki, cacanki. Patrzcie, czy jego słowa są zgodne z czynami. Patrzcie dokładnie, co on mówi, co on pisze, co on robi. Patrzcie, jak on się zachowuje, czy on Was zdradza, ponieważ lis to jest ktoś wyrafinowany, kto egoistycznie tutaj traktuje Was, więc proszę uważajcie.
Uważajcie na jego fałszywe, jakieś tutaj miłosne wywody, zachowania egoistyczne. Uważajcie na jego właśnie tutaj zachowanie, byście nie zostali wykorzystani, bo tutaj karta seksualna, być może ma nadzieję na seks, ale ma lęki, by się tutaj zaangażować i będzie chciał tylko tutaj seksualnie, być może fałszywie sobie zagrywać z Wami. Także uwaga dla grupy pierwszej. Być może fałszywa miłość i egoistyczna z jego strony. Dziękuję serdecznie. Jeszcze może zapytajmy się kart cygańskich. Dlaczego jest to fałszywa miłość? 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 Ponieważ jesteście smutne przez niego. Jesteście smutne przez niego i on tutaj myśli o was, ale jesteście smutne przez niego i tutaj on nie podchodzi jakby szczerze do stabilizacji. Może obiecuje wam stabilizację, ale jego obiecanki, cacanki jakby nie idą, te czyny nie idą za tym. Być może chce tylko czerpać tu korzyści. Korzyści jako listak, korzyści czerpać z tej znajomości. I będzie coś tutaj fałszywie zagrywał. Tutaj on pisze, co myśli, co czuje być może, ale to z drugiej strony jest być może jakoś wrogo nastawiony do stabilizacji, czy boi się właśnie stabilizacji. Także uważajcie, obserwujcie. Być może on chce tylko czerpać tu jakieś korzyści z tej relacji. No, być może seksualne, bo była karta seksualna Lilii. Zapraszam grupę drugą w takim razie. Przyjrzyjmy się tutaj, co powiedzą karty. Czyli grupa druga, która wybrała tę oto talię kart Lenormanda. Czy on mnie kocha? Znowu lilie, czyli znowu seksualność, ale również balans. Karta rodziny też to może być. Dobry rozwój tutaj obiecują te karty. Dobry rozwój seksualności, harmonii, szczęścia, też jakichś takich, nie wiem, planowania rodziny być może. Spokój, harmonia, balans, szczęście, jakby taki balans właśnie dawania i brania też była to ważne. Wewnętrzny balans, no intymność piękna, tutaj seksualność piękna, która się rozrośnie, która chce on, żeby się rozrosła w kierunku właśnie tej związku, relacji, tak? Mamy obrączki, czyli w kierunku, nie wiem, jakiejś poważnej relacji, czy nawet małżeństwa, zaręczyń i tak dalej, sfinalizowania tego związku, oficjalnego związku. Tu mamy jakieś wiadomości, które przyjdą od niego, gdzie on chce tutaj, bo jest w tej chwili jakiś na rozdrożu, czy jesteście na rozdrożu, nie wiecie, jaką decyzję podjąć i tutaj chcecie wyjaśnić coś, zdecydować się może. On szuka może jakiegoś rozwiązania waszych, jakichś tutaj problemów, spraw, czy chce podjąć decyzję, chce napisać wam coś. Ta wiadomość będzie wkrótce, natomiast być może on też stoi na rozdrożu, nie może się zdecydować, być może ma jakiś wybór, jakieś alternatywy, jakieś dwie możliwości i tutaj chce on wybrać pomiędzy jedną możliwością a drugą. Być może ma tutaj rzeczywiście dwa różne pomysły lub nie wiem, stoicie być może na rozdrożu, nie wiecie, jak się zdecydować. Jesteście niezdecydowani i on tutaj chce
być może coś napisać w tej kwestii i chce, byście byli szczęśliwi. Szuka szczęścia i szuka nowego początku, szuka, no być może nawet ma pragnienie dziecka z Wami, być może pragnienie nowego początku, żeby coś się zaczęło pięknego, ale w małych kroczkach, powoli, step by step, czyli małymi kroczkami, by tutaj przyszło szczęście, żeby nie za szybko, nie za gwałtownie, nie za jakoś tak burzliwie, tylko powoli, małymi kroczkami, by tutaj szczęście przyszło do Was, jakaś stabilizacja, oficjalny związek, piękna harmonia, balans, czyli coś nowego, by spróbować razem, tak? By, no nie wiem, jakąś mieć nową szansę właśnie tutaj na początek jakiejś pięknej miłości, szczęśliwej, tak? Także tutaj jest w pewnym sensie miłość, pragnienie kroczek po kroczku, step by step, malutkimi kroczkami, jakby rozwinąć tą miłość rzeczywiście i oficjalny związek, próba tej relacji, nowy początek, podjęcie decyzji jakiejś tutaj, tak? Będzie o tym pisał zresztą Wam. Także będzie to jakaś komunikacja o tej relacji, o rozwoju tej relacji, o rozwoju tutaj jakiegoś początku małymi kroczkami, gdzie poznacie się może, gdzie rozwinie się właśnie miłość i szczęście. Dopiero, jakby widzę tutaj tą miłość dopiero raczkującą, powiedzmy sobie. Dziękuję grupie drugiej, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.